Mogę powiedzieć tak, że jesteśmy bardzo zadowoleni z 3 punktów i to był priorytet. Jeśli chcemy się liczyć i walczyć o tę górną ósemkę, to dzisiaj no te 3 punkty były no nieocenione. Myślę, że realizowaliśmy swoją taktykę. Taki mieliśmy pomysł dzisiaj na to granie. Zaplanowaliśmy te zmiany. Nie jest łatwo, no, powiedzmy, po przyjściu takiej liczby zawodników, no decydować się na ten skład i robić zmiany. Trochę były obawy co do tego, jak to będzie funkcjonowało, bo jeszcze nie znam dobrze tych zawodników, ale myślę, że można być zadowolonym, bo tak na szybko to, co nakreśliliśmy, to zawodnicy wykonywali i nie chcę już tutaj gdybać, co by było, gdybyśmy strzelili karnego, czy gdyby Piast wykorzystał sobie jakąś swoją sytuację, które też stworzył. No to jest piłka, tak to wygląda. Jestem zadowolony z tego, że stwarzamy tę sytuację i z tego, że jesteśmy agresywni na boisku, że tworzymy drużynę i widać ten kolektyw, widać to zaangażowanie i myślę, że to się kibicom podoba. A przy okazji no, mogę pochwalić tylko naszego młodego zawodnika Kacpra, że nie zjadła go trema i myślę, że bardzo poprawny mecz zagrał. Także to też jest część takiej, powiedzmy, założeń, które chcemy realizować, czyli wprowadzać młodych zawodników, czy to z Polski, czy to z zagranicy. Także cieszę się i myślę, że byliśmy świadkami dobrego widowiska. Dziękuję bardzo. Poproszę o pytania. Dobry wieczór, Tomasz Czasowski, Gazeta Wyborcza Trójmiasto. Trenerze, chciałem się jeszcze dopytać o Kacpra Urbańskiego. Jak wiedział pan już, że nie będzie mógł zagrać Patryk Lipski, to była od razu pierwsza myśl, że Kacper zagra, czy trochę pan się bił z myślami przed podjęciem tej decyzji? No nie mógł zagrać Makowski Tomek bardziej i Patryk Lipski również. Nie, myślę, że to był naturalny wybór. Decydowaliśmy się, zastanawialiśmy się nad Kałuzińskim. 2 lata starszym zawodnikiem, ale też młodym, bo naprawdę bardzo podobny styl i obaj bardzo dobrze się prezentowali w tym okresie przygotowawczym. Także ja się nie boję takich decyzji, może mało popularnych, ale kiedyś ci chłopcy muszą zacząć grać i cieszę się, że ten mój brak obaw się potwierdził, że tak jest. Ja nie mówię, że tak będzie zawsze, ale pokazuje to, że dobrze pracowaliśmy i te dobre sparingi w Turcji to nie jest przypadek i tam wypracowaliśmy wiele rzeczy. Teraz dochodzą zawodnicy i musimy od nowa z nimi przerabiać ten materiał, ale jesteśmy gotowi na taką ilość pracy. Zobaczymy. Dobry wieczór, Jakub Treć, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, mam pytanie, w sumie dwa. Najpierw o krótszą charakterystykę jeszcze 2 pozostałych debiutantów, Zego Mesa i Łukasza Zwolińskiego. I drugie pytanie odnośnie Karola Fili, dlaczego nie zagrał w pierwszym składzie, co było tego powodem, że to Kobryń zagrał znowu w pierwszym składzie. Po pierwsze, no Karol ostatnio był przeziębiony i Kobryń zagrał, myślę, poprawny mecz we Wrocławiu i ja muszę tę rywalizację wytwarzać sam i tak jest. Tu nikt nie ma pewnego miejsca i dlaczego mam ściągać jednego czy drugiego zawodnika. Staram się być obiektywny i po prostu dawać szansę tym młodym zawodnikiem. Karol wie, że za darmo miejsca nie otrzyma. Ale rzeczywiście złożyło się też to, że ostatnio był chory, był przeziębiony, także nawet jutro no, nie będzie brał w tym udziału, w tym treningu, bo jeszcze musi się doleczyć. A te przeziębienia no, w tym sezonie no, to nie jest łatwa sprawa, dlatego tak to wygląda. A drugie pytanie? Odnośnie oceny krótkiej Zego Mesa i Łukasza Zwolińskiego jako debiutantów także. No ja myślę, że bardzo ważny jest efekt końcowy. To jest tak, to jest jak to w życiu, albo ktoś ma farta, albo nie ma farta, można to nazywać różnie. No ważne, żebyśmy wygrywali. Ktoś wchodzi i jest w tej wygranej drużynie, to jest na pewno na plus, a myślę, że
poznajemy i nie chcę oceniać po paru minutach, ale myślę, że za Gomez to są takie spostrzeżenia, jak pewnie wszyscy kibice mieli. Bardzo ciekawy, interesujący, taki bardzo techniczny zawodnik i dla niego pewnie taki mecz był dużym szokiem, bo tam było w końcówce już skakanie po głowach, ale dawał sobie radę i myślę, że udźwignął ten mecz. No Łukasz myślę, że też dostał zadyszki. Chyba nie spodziewał się, że tutaj jest trochę inne morskie powietrze niż w Szczecinie i niż w Zagrzebiu. Także taką zadyszkę złapał, ale jestem też zadowolony z niego, bo widać, że to jest silny zawodnik, mocny i na pewno daje nam wielkie możliwości, dużo możliwości do tego, żeby właśnie tutaj coś przyrotować, porotować składem. Ale generalnie jestem zadowolony i pozytywnie oceniam obydwu.